Krzysztof Gasparski, Prokam Polska. W październik, 15 października 2019 roku, obiecałem, wrócimy jeszcze do jednego komunikatu, więc taki chyba pożegnalny na ten sezon komunikat, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze zechcecie się ze mną, powiedzmy, tutaj na tych łączach spotkać. Tak troszeczkę posezonowo. Jedni zbierają jeszcze jabłka. Tych spadów pod drzewami jest od groma jeszcze. No Ajdaredy, czy Idaredy, Idaredesty, Najdaredy. Na tych drzewach jeszcze pięknie świecą, pięknie widać, a tego przecież troszeczkę jest. No ale trzeba już myśleć o tym, żeby wykonać przygotowania do zimy i w jakim sposób do tego podejść. Mamy dosyć sporo do omówienia dzisiaj, z uwagi na to, że możemy myśleć dosyć szeroko. Przede wszystkim o odżywieniu i zabezpieczeniu drzew na zimę. Plony, jeżeli chodzi o cały kraj, były bardzo różne, bo Małopolska tego plonów miało troszeczkę, natomiast tam było trochę gradów. Środkowa Polska była bardzo w kratkę. Jedni mieli bardzo godne plony i nawet ponad normę, inni tych plonów nie mieli nic, typu tam 1800 kg z hektara, no to można powiedzieć, że drzewa nie zostały zmęczone i one odżywione są dobrze i pytanie, czy trzeba je nawozić, czy nie, no to indywidualna ocena, bo pytanie, co daliście Państwo im w tym roku na to, żeby one tak funkcjonowały, czy one jakikolwiek nawóz dostały, czy po prostu przestały w ogóle bez nawozów, no więc jest to bardzo indywidualne. Natomiast te sady, które owocowały godnie w tym roku, bezwzględnie powinny być do tego, żeby owocować w przyszłym roku, przygotowane. Pamiętajmy, zeszły rok najczęściej był bardzo intensywny. Jeżeli w tym roku jeszcze zaowocowały godnie, to musimy się liczyć z tym, że w przyszłym roku spodziewać się będziemy znowu tego bardzo intensywnego owocowania, więc wypadałoby się do tego przygotować. Jeżeli tych pąków jest co niemiara, na pewno cięcie zimowe dosyć mocne po to, żeby ograniczyć swego rodzaju ilość pąków na przyszły rok. Jeżeli nie jesteście pewni, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku, to zacznijmy od tego, żeby wzmocnić wszystkie pąki, które na tym drzewie są. I taki zabieg cynkowo-borowy, jeżeli chodzi o rozwój pąków, o wzmocnienie pąków, który można połączyć oczywiście z nawożeniem azotowym. Z azotowym nawożeniem cały czas mówimy dolistnym, czyli albo mocznik, ale w takich ilościach 5-10 kg jako wzmocnienie azotowe jesienne, bo jeżeli mówimy o nawożeniu 50 kg na 1000 litrów wody, czyli o takim 5-procentowym zabiegu, to mówimy o fitosanitarnym, czyli o rozkładzie liści, a nie o dostarczeniu azotu, to ten zabieg powinniśmy wykonać maksymalnie późno, kiedy te liście faktycznie z drzew lecą, żeby ułatwić ich później mineralizację. Zastosowanie tego zabiegu zbyt wcześnie to powoduje też, że przy najbliższych deszczach ten azot zostaje też z tych liści spłukany, albo on zostaje pobrany całkowicie, więc nie warto się z tym 5-procentowym zabiegiem mocznikiem śpieszyć. Najlepiej wykonać go po pierwszych mrozach. Natomiast jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe. Nawożenie doglebowe jest też czynnikiem, który ma wzmocnić roślinę i należy z rozsądkiem podchodzić do tego. Zachęcam do tego, żeby te analizy gleby były robione. Taki, powiedzmy, sympatyczny ostatnio telefon dotyczący zaleceń nawozowych przez telefon, kiedy nie przedstawiliśmy sobie wzajemnie tego, co można zrobić. Ale pamiętam, tak mi się na szybko nasunęła jedna myśl. Ktoś mnie pyta, ile soli potasowej powinienem wysiać na hektar sadu. A ja odwróciłem kota ogonem, to ile powinienem posłodzić żonie herbatę. Więc nie można zgadywać, jakie są preferencje gleby, albo jakie są preferencje słodzenia herbaty cudzych żon. Myślę, że taki przykład może być wyrazisty. Analiza gleby jest tutaj podstawą, ułatwia wiele rzeczy. Wiadomo, czy możemy zaoszczędzić, czy tak naprawdę
zaoszczędzić w inny sposób, znaczy wydać więcej na dany nawóz w danym sezonie po to, żeby mniej wydawać później. I jeszcze raz, zachęcam do analiz glebowych zwykłych, nawet rolniczych. NPK z IPH kosztuje kilkanaście złotych w stacjach chemiczno-rolniczych czy wojewódzkich, jeżeli chodzi o bez komentarza. Tutaj jesteśmy w stanie naprawdę sporo pomóc. Możecie z komentarzem w tych stacjach wziąć i też niekoniecznie do nas się później o pomoc zwracać. Ale mówimy o jesiennym nawożeniu. Azot, jeżeli do gleby, to symbolicznie do 10 kg azotu na hektar w czystym składniku, czyli możemy mówić, że jeżeli jest taka profoska chlorkowa, tania 4,14,21, możemy wsypać 200 kg na hektar dla wzmocnienia w pasy herbicydowe, to mamy 8 kg azotu, 14 razy 28 fosforu, 21, czyli 42 kg czystego potasu, znaczy K2O na hektar. I to są takie ilości, które pozwalają nam tutaj zadziałać. Natomiast musicie się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą. Kiedy sypać fosfor, a kiedy sypać wapń. Nie łączymy nawożenia fosforowego z nawożeniem wapniowym. Tam mówimy o uwstecznianiu się tych pierwiastków, o wchodzeniu z sobą w reakcję, więc należałoby się zastanowić. Jeżeli sypiemy nawozy NPK jesienią, chcecie jesienią wysypać duże dawki fosforu, to czekamy z wapniem najlepiej do wiosny. Jeżeli dajemy w tej chwili duże dawki wapnia, po to, żeby raz podregulować pH, ale dwa, dostarczyć wapń łatwo przyswajalny, ten, który będzie świeży i taki, powiem, szybki, taki smakowity dla rośliny, to należałoby zastosować wtedy nawożenie fosforowe, na przykład w postaci NPK wiosną. Nie łączyć tych dwóch rzeczy. No i to tak pokrótce. Natomiast jeżeli chodzi o nawożenie dolistne, wspomniałem tutaj o cynkowo-borowym nawożeniu Prohorti ZNB, natomiast nie dotyczy to osób, które mają technologię Avalon. Ci, co mają technologię Avalon, w produkcie Avalon po zbiorach, czy to Avalon Pestka po zbiorach, czy to Avalon po zbiorach, tutaj macie cynk i bor zawarty już praktycznie w tym zabiegu i przewidziany. Ostatnią rzeczą z nawożenia dolistnego to może być zastosowanie nawozów miedziowych. Nawozy miedziowe mają kilka aspektów, bo przede wszystkim mogą nam przyspieszać zrzucanie liści i tutaj się stosuje głównie chelaty, ale można stosować siarczany miedzi, można stosować produkty, które są analogiczne do tego, jak wyglądają środki ochrony roślin, czyli mówimy tutaj opartych na tlenochlorku miedzi czy wodorotlenku miedzi, Seikos, Blukos, miedź ekstra czy Lentor, jeżeli chodzi o wodorotlenek miedzi. I to są produkty, które spełniają swoją rolę nie tylko na zasadzie przyspieszenia opadania liści, odprowadzania składników, przygotowania do zimy, ale działają także fitosanitarnie przy okazji i nie ma ograniczeń co do stosowania ich, czyli jeżeli środki ochrony roślin mają limit do stosowania, na przykład ileś razy w roku, albo stosować tylko do kwitnienia, to tutaj tego nie ma. Jeżeli brak jest rejestracji na miedziowe środki ochrony roślin, stosowanie produktów nawozowych miedziowych opartych na tlenochlorku czy na wodorotlenku, oprócz tego, powiedzmy, zabiegu defoliacyjnego, czyli odprowadzenia składników do podkorę, nazwijmy to, mogą spełniać czynnik fitosanitarny. I teraz jak jestem przy tym fitosanitarnym czynniku, warto produkty miedziowe jesienią stosować. Ale jeżeli mówimy o chorobach grzybowych, to to działanie takie trochę kontaktowe, zewnętrzne w oparciu o tego typu jest bardzo dobre. Natomiast jeżeli ktoś miał duże problemy z rakiem bakteryjnym, z zarazą ogniową, no a rak bakteryjny jest przecież i na wiśniach, i na czereśniach, i na gruszy, i także na jabłoni się spotyka, uschnięte w tej chwili czarne pąki, pędy są tego często objawem,
to pamiętajmy, że jesienią ta presja jeszcze ciągle funkcjonuje i warto tutaj posilić się na przykład chelatami. Chelat miedzi ADOP i DHA-ACU jest na przykład takim przykładem, gdzie można to zrobić. Wtedy łatwo miedź jest wchłanialna do środka i krąży z sokami, czyli ten aspekt, ciężko to nazwać dezynfekcyjny, ale taki bakteriostatyczny jest zdecydowanie lepszy. Oczywiście te wszystkie produkty, które wymieniłem o działaniu takim trudniej wnikającym do środka, oczywiście też mogą mieć znaczenie. Stosowanie produktów miedziowych jest o tyle przydatne, że szybciej rośliny wchodzą w spoczynek zimowy. Z kolejnych rzeczy nawozowych, które można zrobić, ale fitosanitarne, to jest zastosowanie węglanów, węglan potasu, stosowane w dawce 10 kg na 500 litrów wody, czyli przysłowiowo nawet wrzucenie całego worka 20-25 kg na opryskiwacz 1000-1500 litrów, wiele szkody nie zrobi, a wiele pożytku może zrobić. Ten i mączniak może być przypalony przy okazji, bo to już jest dosyć drastyczny nawóz. Natomiast ten potas też pozwala na zakończenie wegetacji, na lepsze drewnienie pędów. I wydaje mi się, że jeżeli macie wolne moce przerobowe albo niedoskonałości związane z ochroną, to nie trzeba czekać na ten zabieg mocznikiem jako ten ostatni, tylko wcześniej spróbować wykonać nawet taki zabieg węglanem potasu. Natomiast to wszystko, co pada na ziemię, jeżeli robicie, nie wiem, jeszcze jakiś spóźniony zabieg herbicydowy, można tam zastosować dodatkowo Biogen Revital, żeby te liście i te chwasty i to, co tam będzie uschnięte pod drzewem, łatwiej się mineralizowało. I ostatnia rzecz, która mi tak po głowie chodzi, to są szkodniki. I tu mówimy o szeroko pojętych szkodnikach, bo spotkacie pod drzewami sporo nadgryzionych jabłek. Jedne są, że tak powiem, naddziubane przez ptaki, też będące nieraz szkodnikami, inne nadgryzione przez zające, inne nadgryzione przez myszy, ale warto się przyglądać temu, co spowodowało nadgryzienie tych właśnie naszych owoców. Musicie przypomnieć sobie obraz z wiosny, kiedy sady, które nie miały, tak powiem, wyzabijanych mysz i innych gryzoni typu tam nornice, karczowniki, miały w tym roku na wiosnę bardzo duże problemy i zwłaszcza na tych kwaterach warto zadbać o to, żeby te gryzonie ograniczyć. Ja powiem jedno, w praktyce nie liczcie na to, że kupienie jednej trutki załatwi Wam sprawę. Ja praktykuję to w ten sposób, że kupuję różne trutki o różnym kształcie, wyglądzie, kolorze. Rozkładam to po sadzie i w praktyce patrzymy, która z trutek bardziej ginie i najlepiej uzupełniać wtedy tą trutkę. Muszę powiedzieć, że pewne trutki w moim rozumieniu sprawują się kiepsko, powiedzmy, są mało preferowane przez gryzonie, ale zdarzało mi się tak, że powiedzmy jedna z takich trutek na jednym z pól, na którym mieliśmy szkółkę, spowodowało, że ginęła akurat ta, że przez 5 lat na żadnym innym polu nie znikała. Preferencje gryzoni też są uzależnione i dlatego warto stosować mieszaniny tych różnych trutek po to, żeby ewentualnie trafić na tego gryzonia, który gustuje akurat w danej trutce. To jest, jeżeli mówimy o gryzonie. Natomiast jeszcze druga sprawa, jeżeli chodzi o podejście do walki ze szkodnikami na drzewach. Pawełnica, korówka, miodówka, tych telefonów mam najwięcej. Czym truć, jak truć? I muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o grusze, tu powiem stanowczo. Jesienią nie sięgajcie Państwo po broń ostrą.
Miodówka to jest jedyny i grusza gatunek, powiedzmy, szkodnika, który bym powiedział, dosyć mocno się potrafi zemścić za to, że wytrujecie państwo tą pożyteczną entomofaunę. Jeżeli chodzi o jabłoń, to sięganie w latach poprzednich po produkty oparte na chloropiryfosie czy dimetoacie, czyli tak jak było B58, Durzbany, Pirenexy, ono tak bardzo nie przekładało się na mściwość później i na układ w kolejnym roku. No, produkty akurat i dimetoa, czyli IB58 Rodan, czy chloropiryfos Durzban Pirenex wypadają w tej chwili praktycznie, można powiedzieć, ich dni w sprzedaży są policzone, więc już nie będzie kontrowersji, czy ktoś polecił, czy nie polecił, czy opryskał, czy nie opryskał jesienią, czy bardzo wczesną wiosną, bo po prostu tych produktów już w przyszłym roku najprawdopodobniej nie będzie. Natomiast jeżeli mówimy o gruszy, to jeszcze raz powiem, tu bezwzględnie bym powiedział, jeżeli ktoś chce uspokoić swoje sumienie, powalczyć jeszcze z tą miodówką, która tam została, Siltak, bo Siltak nie zabije owadów typu biedronka, typu dziubałek czy złotook, one są bezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o podejście do bawełnicy korówki, też można tego typu zadziałać, czyli zrobić znowu układ i opryskać sady nawet większą dawką tego, czy większym stężeniem Siltaku, 0,2 i nawet bardziej dolać w dzień, nie na rosę, niech wysycha, niech szybko działa. Ja oczywiście wiem, że będzie część osób, które ten chloropiryfos jeszcze zdobędą i opryskają. W przypadku jabłoni nie odcierpią tak bardzo, jak w przypadku, gdyby zastosowali to na gruszy. Ja przypomnę, chloropiryfos w sadownictwie jeszcze ma gdzieniegdzie zastosowanie, bo przecież Durzban jest zarejestrowany w szkółkach w dawce 5 litrów na hektar. Dwa razy w roku można to zrobić, jeszcze było w tej chwili, jeżeli chodzi o podlewanie przeciwko pędrakom, ale to jest bardzo wąska granica. Pyrenex w truskawce ma, powiedzmy, taką rejestrację. W przyszłym roku, muszę powiedzieć, kontrowersyjnie będzie, bo jeżeli Pyrenex zostanie wycofany w styczniu, to będzie miał przyzwolenie do zastosowania przez miesiąc, czyli powiedzmy do lutego. Jak bardzo trzeba będzie się śpieszyć z wegetacją, żeby ewentualnie się udało wypryskać te swoje zapasy. No, ale trzeba mieć to na uwadze, że ci, którzy nagromadzili Pyrenex Durzban, to można powiedzieć, możliwości na ich utylizację będzie legalną utylizację stosunkowo niewiele. Ja mam chyba na dzisiaj tyle. Liczę na zakończenie z sukcesem państwa zbiorów, że się uda, że ludzie dopisali, jakoś to się otrząsnęliście z tym problemem, że ceny na to, co zebrane, będą dobre, że grupy producenckie sprzedadzą w cenie średniej wyższej niż cena średnia przemysłu, bo to różnie też bywa. No i do wiosny. Pozdrawiam.